Dzisiaj postaram się zbudować zupełnie nowy skład w FIFA 23, ale żeby nie było tak łatwo, jedynym sposobem na dodanie nowych kart jest, jeśli poprawnie odgadnę lokalizację w grze GeoGuessr. Za każdym razem, jeśli odgadnę prawidłowo kraj, mogę kupić zawodnika z tego państwa. A jeśli nie zgadnę, kupuję na tą pozycję najgorszego brązowego zawodnika z tego państwa. Muszę być szybki, ponieważ na każdą lokalizację mam tylko 2 minuty, że ogólnie chodzi o to, że lądujemy w losowo wygenerowanym miejscu na świecie i musimy odgadnąć, gdzie to jest. Na pierwszy rzut oka wydaje mi się, że może to być Portugalia albo Hiszpania. Najlepiej byłoby, gdybym znalazł od razu flagę albo jakąś stronę internetową. Sprawdźmy .it. Czyli muszą to być Włochy. Zaznaczmy Włochy. I dokładnie tak. Mogę kupić dowolnego zawodnika z Włoch. I jako, że pierwszy kraj odgadłem prawidłowo, to weźmy na pozycję środkowego obrońcy Neste w wersji Prime 92. Dobra, co za tym razem może być? Zobaczmy na tablicę. I z tej tablicy dowiadujemy się, że to jest Anglia, ponieważ pisze Wolverhampton. Jest oczywiście taki klub. Jako, że jest to Anglia, po prostu kliknijmy w Londyn. I tak jest, więc dodajmy jakiegoś Anglika do mojego składu. No a moim drugim wyborem do tego składu na pozycji napastnika będzie specjalna wersja Anglika z Manchester United, czyli Player of the Month Rashforda. Na pierwszy rzut oka to w sumie nie wiem, co to może być. Stawiałbym na może jakąś Australię. Coś w tym stylu. Po angielsku są napisy oczywiście. Zobaczmy, czy będzie strona internetowa ZA, to jest chyba Nowa Zelandia, więc strzelmy w Nową Zelandię i zobaczmy w Wellington i zobaczmy, czy będzie to prawidłowa odpowiedź. Okej, tutaj się trochę zdziwiłem. Także następnym moim zawodnikiem będzie jakaś brązowa karta z RPA. A najsłabszym zawodnikiem z RPA będzie, uwaga, uwaga, będzie to bramkarz, który ma 51 overalla, więc bardzo malutko. I właśnie wylądował na pozycji bramkarza. Przejdźmy do kolejnej lokalizacji. Jest tu napisane coś w językach arabskich. Niestety nie rozumiem totalnie, co to jest, ale widzimy, że jest to flaga Zjednoczonych Emiratów Arabskich, także będzie to właśnie ten kraj, czyli na przykład Dubaj. Strzelmy w Dubaj i tak jest, 15 km od celu. Najlepszy zawodnik, jakiego znalazłem z tego kraju, to jest ten srebrny zawodnik, który będzie grał u mnie na pozycji prawego obrońcy. Też wygląda na jakiś blisko wschodni kraj, ewentualnie mocno zachodnią Europę. Totalnie nie wiem, co to może być, a zostało 30 sekund, więc po prostu chyba strzelę, że będą to Stany Zjednoczone, ale totalnie nie wiem. I był to Meksyk, więc bardzo blisko. Dobra, kolejna runda. I tym razem jesteśmy w jakichś uliczkach, a nie na drodze, co jest trochę dziwne, jeszcze takiego czegoś nie miałem. I co to będzie? Czy to będzie po prostu Francja? Ale widziałem, że tam było euro, więc wydaje mi się, że to jest język francuski, bo innego nie kojarzę, żeby tak wyglądał, więc strzelmy w Paryż. I tak jest, lokalizacja była koło Marsylii, a więc Francja, a więc dowolny zawodnik z Francji, co może być bardzo dobrym ulepszeniem do mojego składu. No i jako, że z Francji mogę wziąć dowolnego zawodnika, będzie to Diaby w wersji specjalnej, aż 91 oceny ogólnej. I ląduje na prawym skrzydle. A kolejnym krajem, który spróbuję zgadnąć, będzie Polska? Czy tu pisze kuchnia polska? No to chyba Polska. Strzelmy w tą Warszawę. I tak jest, 12 km od Warszawy, a właściwie to jest w Warszawie, nawet w większym centrum niż zaznaczyłem. No i mamy Przemysława Frankowskiego w specjalnej wersji, którego właśnie kupiłem za 19 tysięcy. Patrząc na to, to póki co totalnie nie wiem, co by to mogło być. No jak na moje będzie to albo Nowy Jork, albo jakieś duże miasto w Australii. A na ciężarówce zawsze coś widać ciekawego. Jest to skrót, którego niestety nie znam. .sg, co to może być? Tak na szybko. Niestety nie wiem. I dobra, strzelmy w Australii, bo niestety nie wiem, co może oznaczać ten skrót. I czy... no niestety nie, był to Singapur. Teraz, jako że nie zgadłem Singapur, muszę kupić najgorszego zawodnika w całej FIFA. Najgorszego zawodnika w całej FIFA i mamy już w swoim składzie. Tak więc została nam tylko i wyłącznie ostatnia karta. Widzimy tutaj coś napisane. Niestety nie wiem, co to jest. To może być Meksyk? Tak na pierwszy strzał powiedziałbym, że to jest Meksyk. A nie, będzie to jednak Brazylia, ponieważ mamy stronę internetową. Tak jak w Polsce skrót jest PL, tak w Brazylii jest oczywiście BR. Strzelmy w Brazylię.
Brazylia to jest oczywiście tutaj. No i może teraz strzelmy w stolicę. I było to troszkę dalej od stolicy, ale możemy kupić jakiegoś Brazylijczyka. Zaraz zobaczę, na kogo mnie stać. A jako, że w swoim klubie posiadam Kaké w wersji Prime, trafia on właśnie teraz do składu. No i ostatnim zawodnikiem będzie Raheem Sterling i tym samym właśnie zbudowałem cały skład, korzystając tylko i wyłącznie z zawodników, których Państwo odgadłem w grze GeoGuessr. Prezentuje się on całkiem nieźle, a jeżeli spodobał Ci się ten film, kliknij tutaj, ponieważ będzie tylko i wyłącznie więcej i więcej takich materiałów.